wniosek później, gdy ja to przeczytam już na to. To jest deklaracja, nie? Mhm. Szanowni Państwo, proszę o spokój. Na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 44. sesję Rady Miejskiej w Michstacie. Stwierdzam, że na ogólną liczbę 15 radnych obecnych jest 15, w związku z tym sesja zdolna do obradowania i podejmowania uchwał. Serdecznie witam przybyłych radnych, witam burmistrza pana Henryka Zielińskiego, witam sekretarza miasta i gminy Michstat panią Danutę Kamińską, witam skarbnika miasta i gminy Michstat panią Teresę Michalak, witam przewodniczącego Rady Powiatu pana Tomasza Maciejewskiego, witam wszystkich przybyłych gości. Przechodzimy do punktu drugiego, wybór sekretarza obrad. Proponuję, aby sekretarzem dzisiejszych obrad była radna Barbara Rasiak. Czy radna wyraża zgodę? Czy są jakieś inne kandydatury? Nie widzę. W takim razie proszę o przegłosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że sekretarzem obrad dzisiejszej sesji będzie radna Barbara Rasiak. Jednogłośnie została wybrana. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie porządku obrad. Porządek obrad otrzymaliście Państwo wraz z zaproszeniami na sesję. Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Proszę pan burmistrz. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Składam wniosek, by w porządku obrad dzisiejszej sesji umieścić projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Michstacie za 2022 rok. Ten projekt był przedłożony na dwóch komisjach Rady i jeśli Wysoka Rada uzna, że dzisiaj będzie można ten projekt przegłosować, wówczas ta nasza jednostka będzie mogła dokończyć sprawy związane z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poddaję w takim razie wniosek burmistrza o wprowadzenie zmian w porządku obrad. Kto jest za przyjęciem wniosku burmistrza? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła wniosek w sprawie zmian w porządku obrad 44. sesji. Wprowadzony projekt znajdzie się w porządku obrad jako punkt 8.7. Przeczytam Państwu porządek obrad 44. sesji Rady Miejskiej w Michstacie. Punkt 1. Otwarcie. Punkt 2. Wybór sekretarza obrad. Punkt 3. Przyjęcie porządku obrad. Punkt 4. Przyjęcie protokołu z 43. sesji Rady Miejskiej. Punkt 5. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym. Punkt 6. Informacja burmistrza miasta i gminy Michstat do pracy w okresie międzysesyjnym. Punkt 7. Zapytania i interpelacje. Punkt 8. Podjęcie uchwał. Punkt 8.1. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości należącej do zasobu miasta i gminy Michstat. Punkt 8.2. Zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Michstat. Punkt 8.3. W sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników istniejących przy domowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Punkt 8.4 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Michstat w 2023 roku. Punkt 8.5 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z rządowego programu odbudowy zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze miasta i gminy Michstat. Punkt 8.6 w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2023 rok. Punkt 8.7 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Michstacie za 2022 rok. Punkt 9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Punkt 10 wolne głosy i wnioski. Punkt 11 zakończenie. Czy są jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania porządku obrad 44 sesji Rady Miejskiej. To jest za przyjęciem przedstawionego przeze mnie porządku obrad. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad 44 sesji. Przechodzimy do punktu 4. Przyjęcie protokołu 43 sesji Rady Miejskiej. Protokół 43 sesji Rady Miejskiej był włożony do wglądu w Biurze Rady oraz przed dzisiejszymi obradami. Czy są jakieś uwagi? Jeśli nie ma, to proszę sekretarza obrad tej sesji, radną Barbarę Laszek, o złożenie wniosku w sprawie przyjęcia protokołu. Jako sekretarz obrad 43 sesji Rady Miejskiej w Mikstacie odbytej w dniu 27 lutego 2023 roku zapoznałam się ze sporządzonym protokołem obrad tej sesji i stwierdzam, że został on sporządzony prawidłowo, zgodnie z rzeczywistym ich przebiegiem. Ponadto protokół był wyłożony do wglądu radnych w pokoju nr 13 w Urzędzie Miasta i Gminy. W związku z powyższym wnoszę o przyjęcie wyżej wymienionego protokołu bez odczytania. Dziękuję. Kto jest za przyjęciem przedstawionego wniosku? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła protokół 43 sesji Rady Miejskiej w Mikstacie. Przechodzimy do punktu 5. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym. Moją informację otrzymaliście Państwo w trakcie posiedzeń komisji. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie stwierdzam, że Rada zapoznała się z informacjami przewodniczącego Rady o pracy w okresie międzysesyjnym. Punkt 6. Informacja burmistrza miasta i gminy o pracy w okresie międzysesyjnym. Informacje burmistrza również otrzymaliście Państwo w trakcie posiedzeń stałej komisji. Czy są jakieś pytania? Czy pan burmistrz chciałby coś dodać? Wobec tego stwierdzam, że Rada również zapoznała się z informacjami burmistrza miasta i gminy Mikstat o pracy w okresie międzysesyjnym. Przechodzimy do punktu 7. Zapytania, interpelacje. Wpłynęły do mnie następujące interpelacje. Radni Dominik Skrzypczak, Krzysztof Mielcarek, Jacek Sikora. Wnosimy interpelację w następującej sprawie dotyczące Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia. Podczas corocznego spotkania Rady Społecznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mikstacie, które to spotkanie odbyło się 27 marca 2023 roku. W trakcie tej wizyty w pomieszczeniach nowo wybudowanych ośrodka zdrowia zostały zauważone pęknięcia zarysowania na ścianach i sufitach. Ponadto w wielu miejscach widoczne są zacieki, plamy przebarwienia. Można było zauważyć niedociągnięcia przy montażu stolarki drzwiowej, widoczne na zdjęciu luźna futryna. Widząc w tak wielu pomieszczeniach tak dużą liczbę pęknięć, zarysowań czy zacieków po tak krótkim okresie użytkowania tego obiektu, budynek został oddany do użytku 5 grudnia 2022 roku. Budzi to wiele obaw o dalszy stan ośrodka zdrowia w perspektywie czasu. Pytania, co jest powodem takiego stanu, czy ten stan nie będzie się pogłębiał. Użytkujemy ten obiekt zaledwie 5 miesięcy. Po przedstawieniu tych spostrzeżeń nasuwa się kolejne pytanie, kiedy zostaną uruchomione prace naprawcze mające na celu usunięcie wyżej wymienionych problemów. Kolejne pytania to, czy nie powinny być przeprowadzone rozmowy z projektantem, wykonawcą tego obiektu, mające ustalić, co jest powodem tylu pęknięć, zarysowań, zacieków i jak im zapobiec. Obawy, które zostały przedstawione, nie są krytyką, a troską społeczną o stan nowo budowanego ośrodka zdrowia. Wiemy, ile pracy i zaangażowania było wniesione w budowę tego obiektu. Ośrodek zdrowia stał się wizytówką gminy, obiektem na miarę XXI wieku pod względem architektonicznym. Miejmy nadzieję, że nadal nią pozostanie. Do interpelacji zostały dołączone zdjęcia poglądowe opisanego tematu i na dole podpisy radnych. Kolejna interpretacja wnoszona przez radnych Dominik Skrzypczak, Krzysztof Mielcarek, Jacek Sikora. Zapytanie dotyczące ulicy Sportowej. Stan nawierzchni asfaltowej i chodnika ulicy Sportowej budzi wśród mieszkańców i osób poruszających się na nią wiele zastrzeżeń. Duża liczba dziur i nierówności tam występujących powodowała znaczne utrudnienia w ruchu. Budowa ośrodka zdrowia spowodowała kolejną degradację nawierzchni ulicy. Mimo doraźnych napraw ulica wymaga odbudowy nawierzchni i chodników.
Pytanie, kiedy jest przewidziana i w jakim zakresie odbudowa ulicy Sportowej? Pytając o zakres i czas odbudowy, mamy na myśli m.in. zapytania lokalnej społeczności. Wiele osób przyjeżdżających do ośrodka zdrowia zwraca również uwagę na brak miejsc parkingowych od strony ulicy Sportowej. Szczególnie słyszymy to od matek przejeżdżających z małymi dziećmi do punktu szczepień. Wejście do tego punktu znajduje się właśnie od strony wyżej wymienionej ulicy. Otrzymując takie sugestie, przekazujemy je i prosimy o uwzględnienie ich w procesie projektowania i odbudowy ulicy Sportowej. Na dole podpisy radnych. I ostatnia interpelacja wnoszona przez Dominik Skrzypczak, Jacek Sikora, Krzysztof Mielcarek. Zapytanie dotyczy utrzymania czystości estetyki ulic i chodników miasta i gminy Mikstadt. Docierające sygnały od mieszkańców miasta, że w niektórych miejscach można zauważyć nadmierną ilość śmieci na chodnikach i w ich otoczeniu, a na parapetach opuszczonych domów pozostawione butelki najczęściej po alkoholu. Idzie również zauważyć niedostateczny monitoring przystanków autobusowych pod względem pozostawionych nieczystości czy zalegających nadmiarowo liści w miejscach rekreacji i odpoczynku. Przez nieregularne usuwanie tych śmieci cierpi wizerunek naszego miasta. Mieszkańcy zwracają również uwagę na stan techniczny koszy wokół rynku i wypadające kostki brukowe. Podobnie sytuacja wygląda z estetyką lamp ulicznych. Widzimy jakie są ubytki materiału, z którego są wykonane. Znamy odpowiedź na wcześniejszą interpelację. Czy dla przypomnienia nie należałoby ponownie wysłać zapytania do spółki oświetleniowej, jakie mają plany w tym temacie? Wracając do kwestii utrzymania czystości, zasadne jest pytanie, czy Urząd Miasta i Gminy zatrudnia osobę, która regularnie zajmuje się utrzymaniem czystości i drobną naprawą infrastruktury technicznej podległej Urzędowi Miasta i Gminy, takie jak wspomniane kosze czy ubytki drzewca w altance na stadionie sportowym, a jeżeli nie ma takiej osoby, należałoby przeanalizować możliwość zatrudnienia takiej osoby. Z poważaniem, podpisy radnych. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby mieć jeszcze jakąś interpelację? Proszę, Pan Radny Jacek Sikora. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych? Już odpowiedzi w punkcie 9 zostaną udzielone. Przechodzimy w takim razie do punktu 8. Podjęcie uchwał. Punkt 8.1 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości należącej do zasobu miasta i gminy Mikstadt. Projekt tej uchwały omawiały wszystkie komisje stałej rady, zaopiniowały jednogłośnie pozytywnie. Czy w związku z powyższym możemy przejść do głosowania bez ponownego omawiania? Czy Państwo radni życzą sobie, aby projekt uchwały omawiać? Jeśli nie ma takiej potrzeby, to poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za jej przyjęciem? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 44 łamane przez 273 łamane przez 2023. Kolejny punkt 8.2. Projekt uchwały. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Mikstadt. Projekt tej uchwały omawiały wszystkie komisje stałej rady i zaopiniowały go jednogłośnie pozytywnie. W związku z powyższym proponuję, aby również przejść do głosowania bez ponownego omawiania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 44 łamane przez 274 łamane przez 2023. Kolejny punkt 8.3. Projekt uchwały w sprawie określania górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w istniejących przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Projekt tej uchwały omawiały wszystkie komisje stałej rady i zaopiniowały go jednogłośnie pozytywnie. Jeśli radni nie widzą potrzeby, to przejdziemy do głosowania bez ponownego omawiania. W takim razie poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za jego przyjęciem?
Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 44, łamane przez 275, łamane przez 2023. Kolejny punkt 8.4. Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Mikstat w 2023 roku. Projekt tej uchwały omawiały również Komisje Stałe Rady i zaopiniowały go jednogłośnie pozytywnie. W związku z powyższym proponuję przejść do głosowania bez ponownego omawiania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 44, łamane przez 276, łamane przez 2023. Kolejny punkt 8.5. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze miasta i gminy Mikstat. Projekt tej uchwały omawiały wszystkie komisje stałe rady i zaopiniowały go pozytywnie. Komisja Finansów i Rolnictwa jednogłośnie, a Komisja Oświaty większością głosów. Poproszę pana burmistrza o przedstawienie, omówienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ten projekt uchwały był omawiany na komisjach i on uzyskał akceptację. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jest to program i uchwała o charakterze epizodycznym. Czyli ona jest, ta uchwała będzie obowiązywać do konkretnego programu. Jest to rządowy program odbudowy zabytków i środki na zabytki będą pochodzić właśnie z tego rządowego programu. Gmina w tym przypadku występuje w roli pośrednika. A zatem nie dotyczy jakichś generalnych zasad udzielania pomocy przy zabytkach, tylko w odniesieniu do tego rządowego programu. I druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to to, że zwróciły się do nas w ramach tego rządowego programu odbudowy zabytków dwie parafie z gminy. Parafia w Mikstacie i parafia rzymskokatolicka w Kotłowie na zabytki. Kościół w Kotłowie, kościół Farny w Mikstacie i zabytkowa plebania w Mikstacie. Jeśli gmina otrzyma z rządowego programu środki, to według tych zasad będzie mogła tej dotacji udzielić. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za jej przyjęciem? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 44, łamane przez 277, łamane przez 2023. Kolejny punkt 8.6. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2023 rok. Projekt tej uchwały omawiały wszystkie komisje stałe rady i zaopiniowały go jednogłośnie pozytywnie. W takim razie, jeżeli radni nie widzą potrzeby, to poddaję. Proszę, proszę pan Tomasz. Ja bym miał tutaj pytanie właśnie do pana burmistrza, bo tutaj w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa zwiększamy plan wydatków o kwotę 55 tysięcy ponad tysięcy z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków infrastruktury publicznej. Panie burmistrzu, ja chcę przypomnieć, że w Biskupicach mamy dwa budynki szkoły podstawowej i chciałbym się spytać, dlaczego ani jeden nie został uwzględniony. Proszę panie burmistrzu.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja wywodzę się ze starej takiej mieszczańskiej rodziny z krawieckimi tradycjami. Wielu mieszkańców tych wcześniej urodzonych, Mikstatu, Kaliszkowic, szczególnie też Biskupic, do komunii szło w garniturach uszytych przez mojego dziadka czy przez mojego tatę i do ślubu, a niektórzy również w trumnie się znaleźli. I te krawieckie tradycje nauczyły mnie tego, że jest takie powiedzenie właśnie u krawców, że tak krawiec kraje, jak mu staje materiału. Jeżeli brakuje, trzeba podjąć decyzję. Obiekty do termomodernizacji, to jest troska gminy, ponieważ koszty, które ponosimy, one są, szczególnie teraz w ostatnim czasie, wysokie. I z zadowoleniem przyjęliśmy możliwość uzyskania dofinansowania na termomodernizację. Chciałoby się jeszcze więcej, bo jeszcze inne obiekty mamy w gminie, które też wymagają zastosowania różnych źródeł energooszczędnych. Akurat w tym przypadku no taka rola, że nieraz mężczyzna musi też podjąć decyzję i podjąłem taką decyzję. Obiekt szkoły w Biskupicach i obiekt szkoły w Mikstacie nie zakwalifikowałem do finansowania, co nie znaczy, że gmina na tym poprzestaje, bo będziemy zabiegać o kolejne dofinansowania z różnych źródeł, jakie będą dostępne i korzystne dla gminy, bo to jest interes gminy, żeby ponosić jak najmniejsze koszty w dzisiejszych czasach. I tyle, bo ja to tłumaczyłem na komisji i więcej tutaj nic nie mogę dodać. Mówię po prostu jak jest. No, taką decyzję nieraz trzeba też męską podjąć. Tak krawiec staje, tak krawiec kraje, jak mu materii staje. No tego akurat pan na komisji nie powiedział, to jest bardzo ważne do tego punktu. Panie burmistrzu, dwa obiekty szkolne, tak? I żeby żadnego nie ująć, jak tutaj na przykład nie wypominając, no Mikstat, tutaj chyba wszystkie budynki zostały ujęte, tak? Pan radny Damian. Że nie moją rolą jest prostowanie burmistrza, w sensie jego wypowiedzi, natomiast pan burmistrz powiedział o tym, że nie zakwalifikowała się szkoła w Mikstacie i szkoła w Biskupicach do tego programu. Natomiast sprecyzujmy, nie zakwalifikowała się nowa, stosunkowo nowa szkoła, w której obecnie znajduje się podstawówka. Natomiast jeżeli chodzi o budynek gimnazjum, to on w tym programie jest ujęty. Proszę, pan burmistrz. Tak, dziękuję pani radny, precyzyjnie. I też od razu jeszcze dopowiem, dlaczego ten budynek byłego gimnazjum też został zakwalifikowany. Z uwagi na protokoły przeciwpożarowe i obowiązek wykonania tam odpowiednich prac, które przy tej okazji będzie można już wykonać. Dziękuję. Dziękuję. Proszę. Ja bym tutaj się zwracał z prośbą i z wnioskiem do państwa radnych o to, żeby zwiększyć tą sumę tutaj z tych 55 tysięcy i chociaż jeden budynek szkoły podstawowej w Biskupicach Zabarycznych ująć. I dlatego składam taki wniosek. Proszę, pan burmistrz. Ja znów przeproszę pana radnego.
bo tego nie dopowiedziałem. My jesteśmy po przetargach i na przykład dzisiaj, gdyby zwiększać tą kwotę, to już nie pod ten przetarg. Musielibyśmy unieważnić ten przetarg. Natomiast słuszny jest ten wniosek i zresztą zgodny z tym, co ja mówiłem, że będziemy zabiegać o kolejne środki. Tam prawdopodobnie też będzie trzeba dołożyć, bo nigdy nie ma tak, że w 100% mamy dofinansowanie, żeby również to objąć, bo tych obiektów w gminie mamy sporo, które będą wymagały właśnie dofinansowania. Pan radny Damian. Tak, tutaj dwie rzeczy, które tutaj moim zdaniem po raz kolejny być może się, a na pewno się pojawiły przy okazji tej sytuacji. Myśmy nie debatowali wcześniej na etapie zgłoszenia do tego programu, tak naprawdę, które obiekty mają być kwalifikowane, które mają być robione, które nie mają być robione. Tylko żeśmy przyklepywali to, co tutaj zostało nam zaproponowane. Z tego, co wiem, to w tym programie termomodernizacji tych obiektów gminnych znajduje się ten obiekt, w którym my się teraz znajdujemy, tak? Tak, jest ten obiekt. I tutaj moja obawa jest taka, że ten obiekt nie ma jakby jasnej sytuacji własnościowej na dzień dzisiejszy, takiej stricte jasnej, więc dla mnie nie zgłaszałem tych wątpliwości, ale nie wiem, czy tutaj nie przychylić się troszkę do tej opinii Tomka w tym kontekście, że trzeba było pierwsze może zrobić jedną szkołę w Biskupicach i zająć się tutaj tym obiektem. Natomiast proszę to traktować jako odrębne zdanie w tym momencie. Dziękuję. Proszę, pan burmistrz. Stan prawny tej nieruchomości, on jest uregulowany. Zapisy w księgach są, natomiast zgłoszone są roszczenia Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, ale te roszczenia w ogóle w żaden sposób nie są, powiem tak, w ogóle poddane analizie. To postępowanie jest zawieszone i gmina może wykonywać swoje czynności. Natomiast proste przeniesienie środków na przykład ze szkoły w Mikstacie na szkołę drugą w Mikstacie, czy przesunięcie tych środków, nie wiem, na salę w Przedborowie, powoduje to, że przetarg unieważniamy, pieniądze zwracamy i startujemy od nowa. Nie, jasne. Ja tylko uzupełniam jakby tą wypowiedź. Żeśmy rozmawiali na etapie budowy ośrodka zdrowia w Mikstacie i prosiliśmy wtedy, żeby, żeby szybciej może nas informować o pewnych planach i tak dalej, tak żebyśmy się mogli ustosunkować. I te rzeczy, o których dzisiaj Tomasz Skoczylas mówi, to mogły być wcześniej po prostu podejmowane, bo dzisiaj jest, jak to się mówi tu nas, poptokar. Dziękuję. Szanowni radni, przypomniała mi się sytuacja sprzed lat, jak chyba boiska wielofunkcyjne były budowane jeszcze za poprzedniego burmistrza. Były zaplanowane 4 boiska, Kaliszkowice Obockie, Biskupice, Komorów i Kaliskie. I chyba do Kaliskich też nie starczyło pieniędzy i nie były wtedy, to boisko nie było realizowane. Zrobiliśmy je po pewnym czasie i to także akurat w tej sytuacji żeśmy czekali za dotacją, ale wydaje mi się, że jak burmistrz mówi, to ta szkoła będzie zrobiona. Proszę, pan radny Walczak. Panie burmistrzu, ja kiedyś moim słowem, jak mówię pani dyrektor kilkakrotnie o kwotowanie w ogóle szkoły w Kaliszkowicach. Jak ta sprawa dalej wygląda, czy to będzie zrobione, to bardziej przed festynem. Panie Zbyszku, ale to wolny głosak. Ja tutaj jeszcze raz bym, panie przewodniczący, mogę? Proszę, proszę. Ja może też odniosę się do tej sytuacji, bo jesteśmy w takiej sytuacji, że jest gmina po przetargu i wszystkie te prace już jakby były
zaklepane i pieniądze przeznaczone. No też, no może gdyby była prędzej rozmowy na temat tego, które budynki są przeznaczone do termomodernizacji, mielibyśmy jeszcze jakiś wpływ, a w tej chwili to jesteśmy tak jakby po wszystkim. Także panie burmistrzu, to jest nie jest pierwsza sytuacja, teraz jest kolejna, żeby jednak z nami też przedyskutować te sprawy finansowe i realizacji tych zadań, bo naprawdę nam też zależy, żeby nasza szkoła była też energooszczędna i też nie przynosiła większych strat niż pozostałe. Także bardzo bym uczuliła na to, żeby zwracać się do nas też z informacjami takimi. Także myślę, że każdemu na tym zależy, żeby te wszystkie szkoły były zmodernizowane i objęte tym programem, więc to jest oczywiste, jak gdyby. Proszę. Ja bym tu jeszcze chciał raz podkreślić, że jestem przeciwny, żeby komukolwiek tutaj zabierać i teraz mówić, że tam z tego obiektu na ten, bo to znowu jakiś konflikt tutaj prowadzi, chyba nie o to nam tu wszystkim chodzi. I dlatego proszę radnych o to, żeby zwiększyć tą kwotę, a przetarg, który jest rozpisany, niech już idzie swoim torem, a na Biskupice można zrobić następny przetarg. To też nic nie będzie, mamy pierwszą połowę roku, panie burmistrzu. A tak wszystkie wioski zostały tutaj docenione, a Biskupice tradycyjnie zostały znowu... Proszę, pan burmistrz. Tak, Krawiec, kraje. Jeżeli chodzi o Biskupice, panie radny, myślę, że nigdy żadna miejscowość w gminie nie była w jakiś szczególny sposób, nie wiem, osierocona. Szkoła w Biskupicach Zabarycznych to jest szkoła gminna. I troską gminy jest o to, by o tą szkołę dbać. Państwo zdajecie sobie sprawę, jakie środki gmina przeznacza na oświatę z budżetu. My te środki co roku zwiększamy. I to nie jest tak, że jakakolwiek miejscowość zostaje, nie wiem, osierocona. Droga do Biskupic z Kotłowa jest tak szeroką arterią, że nie wiem, czy w Kaliszkowicach Ołobockich nie zazdroszczą i nie mówią, że zostawiono nas trochę po sierocemu. Do Kaliszkowic Kaliskich, jedna z głównych arterii, można by tak wymieniać bez końca, nigdy nie kieruje się tym, żeby gdzieś tam kogoś pomijać w sposób taki zamierzony z własnej woli. Nie. To po prostu wynika z realiów finansowych. Odnosząc się natomiast do tej propozycji, żeby zwiększyć środki na szkołę w Biskupicach, ja bym chętnie zaproponował również środki na sale wiejskie, bo one też generują koszty. My to widzimy w skali gminy, tak jak wy, państwo radni. I tutaj ja nie traktuję szkoły w Biskupicach jako odrębnego bytu. To jest integralna część majątku gminy. Ja tego nie traktuję osobno. I gdyby to w jakikolwiek sposób miało wpływać na proces edukacji, to prawdopodobnie wyszarpalibyśmy skądkolwiek te pieniądze, żeby nie zakłócić procesu edukacji. Akurat termomodernizacja nie ma żadnego znaczenia dla procesu edukacji. I tak jak w klasach jest temperatura 21, to ona tam będzie. To po stronie gminy jak gdyby będzie ten większy koszt, ale to nie jest tak, że ona, ten czy inny obiekt jest traktowany jako obiekt, nie wiem, obcy. Nie, to jest wszystko integralna część majątku gminy i tak to traktuję. Natomiast zwiększenie środków inaczej, wyodrębnienie środków tylko na jeden obiekt, gdzie w 100% w trybie odrębnego przetargu można takie coś zrobić. Moja propozycja jest taka, żeby raczej poczekać, aż będą znów dostępne jakieś środki zewnętrzne z dofinansowaniem, żeby to zrobić.
nie będzie takiej możliwości, no to spróbujemy też, mając nasze zasoby, te środki przeznaczyć. I tu myślę, że jesteśmy znów zgodni, nie? Ja tu jeszcze tylko dopowiem, panie burmistrzu, że mamy dwa obiekty. I myślałem, że w tym pierwszej turze też ten jeden obiekt zostanie zrobiony. Nie zostanie żaden, także następna tura, nie wiadomo kiedy ona będzie, to tak będzie, jak już, to tylko jeden obiekt będzie robiony, tak? Dziękuję. Dziękuję. Ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zadać jakieś pytanie? Nie widzę, w takim razie poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za jej przyjęciem? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dariusz Puchała? Stwierdzam, że Rada większością głosów, to jest 14 za, przy jednym wstrzymującym, podjęła uchwałę nr 44 łamane przez 278 łamane przez 2023. Przechodzimy do kolejnego punktu 8.7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz bilansu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej miejsko-gminnego ośrodka zdrowia w Mikstacie za 2022 rok. Projekt tej uchwały został wprowadzony do porządku obrad dzisiejszej sesji na wniosek burmistrza. Został on omówiony tylko na dwóch komisjach, finansów i oświaty, gdzie uzyskał jednogłośne pozytywne opinie. Proszę burmistrza o omówienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Przedłożony projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz bilansu naszego ośrodka zdrowia. W dniu 27 marca tego roku Rada Społeczna, w której są w większości przedstawiciele Rady Miejskiej, zatwierdziła wykonanie planu finansowo-rzeczowego oraz bilansu. Natomiast zgodnie z ustawą o rachunkowości to sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, a takim organem zatwierdzającym dla tej jednostki jest Rada Miejska, stąd to przedłożenie uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy radni mają jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan Stanisław Błaszczyk jeszcze? Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 44 łamane przez 279 łamane przez 2023. Kolejny punkt 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania. Proszę pana burmistrza. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Może rozpocznę od... Potraktuję wszystkie zapytania jako interpelacje i rozpocznę od końca. Jeżeli chodzi o pytanie pana radnego Zbigniewa Walczaka o płotowanie w Kaliszkowicach Kaliskich przy szkole. Nie, nie przewidujemy nowego opłotowania przy szkole w związku z festynem, który tam się będzie odbywał. Nie przewidywaliśmy na to środków i jest to opłatowanie na pewno, które no estetycznie może nie wygląda najlepiej, ale nie przewidujemy przy okazji tego festynu wymiany opłotowania. Pan radny Jacek Sikora, ulica Rolna. Naszym zamierzeniem jest wprowadzić ulicę Rolną do przebudowy. To jest krótki odcinek. O szczegółach myślę, że niedługo będę mógł poinformować Radę przy ewentualnych zmianach budżetu. Interpelacja dotycząca czystości ulic. Nie do końca zgodzę się z oceną panów radnych, bo z niej można by wywnioskować, że mamy brudno wszędzie. Ja powiem szczerze, że widząc, jak na przykład rolnik, który wyjeżdża z pola
i wywozi, szczególnie przy takich warunkach pogodowych jak dzisiaj, na kołach ziemię z pola. No, formalnie trzeba by reagować od razu. Natomiast wiemy, że warunki naturalne powodują, że za jakiś czas to, co zostało nawiezione na asfalt, znika. Jeżeli chodzi na przykład o, nie wiem, butelki tam chyba były poruszone, które znajdują się na przystanku, czy gdzieś w koszu, obok kosza. One generalnie są też uprzątane. Natomiast nikt nie uprząta tego natychmiast. Żeby było też jasne, ja nie mówię, że jest idealnie, bo do ideału wszędzie daleko. Natomiast takie działania są podejmowane, ale my możemy te działania podejmować, natomiast to i tak będzie pochodną pewnej kultury, którą każdy ma. I to, że pojawiają się, nie wiem, papierki, to, że pojawiają się butelki w miejscach, gdzie nie powinny się pojawić. To jest park, to jest stadion, to są miejsca publiczne, gdzie takie rzeczy się pojawiają. No, może nie zawsze jest to uprzątnięte natychmiast, ale jest to uprzątane. Przyjmuję te uwagi, chociaż mówię, z takim zastrzeżeniem, żeby nie wybrzmiało, że mamy tutaj w gminie jakby straszny bałagan. Jest wiele do zrobienia, ale nie mamy jak gdyby takiej tragedii. Jeżeli chodzi o przebudowę ulicy Sportowej, znów odniosę się jak pijany do płota, do tego Krawca. No nie starcza pieniędzy na ulicę Sportową. Myśmy wnioskowali o środki, z tym, że nie udało się w tej rozgrywce tam otrzymać te środki. Będziemy dalej też zabiegać o środki zewnętrzne na przebudowę nie tylko ulicy Sportowej, ale chcielibyśmy szerzej potraktować całe osiedle Kabaś przy okazji porządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Natomiast parking przy ulicy Sportowej, dochodzą takie głosy do nas, żeby tam ten parking urządzić. Ja chyba kiedyś na sesji mówiłem o tym, że te miejsca do parkowania stricte wyznaczone, one są jak gdyby w ograniczonym zakresie, żeby życie pokazało, ile tych miejsc potrzeba. Rezerwę terenu mamy i w związku z tym ja nie wykluczam, że takie miejsca parkingowe docelowo będą też wyznaczane. Ale nie powiem gdzie, bo to dopiero wrzucone na stół projektanta, jakieś tam propozycje pewnie pojawią się. Jeżeli chodzi o ośrodek zdrowia, mogę powiedzieć tylko tyle. Jest to obiekt w okresie gwarancji i przeglądy gwarancyjne, tam przeglądu jeszcze nie było. Przy wszystkich przeglądach myślę, że dobrze, jeżeli jakieś wady pojawiają się teraz w okresie gwarancji. Gorzej, jeżeli mija gwarancja i wtedy tych wad żeśmy nie zauważyli i takie rzeczy się zdarzają. Natomiast myślę, że przy okazji pierwszego przeglądu takiego gwarancyjnego będzie można, te wszystkie uwagi też no, zostaną przekazane i zobaczymy, co tam można zrobić. Dziękuję. Dziękuję. Podradny Walczak. Panie burmistrzu, pan się sugeruje tym, że o kwotowanie 11 września, żeby, czerwca, że będzie testy. Ale to opłatowanie, ja już z panem rozmawiałem, pani dyrektor, to już wymaga opłatowanie od paru lat. I nic się w tym kierunku nie robi. Proszę, pan burmistrz. Panie radny, ja tutaj może źle zrozumiałem, bo ja zrozumiałem to, czy w kontekście tego festynu będzie również wymienione opłotowanie. Ja dlatego udzieliłem odpowiedzi, że jeżeli chodzi o festyn, nie, takich środków tam nie przewidujemy. Natomiast to, że jest do zrobienia, tak, oczywiście, tylko na to musimy też znaleźć środki. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 10. Wolne głosy i wnioski. W
Wpłynął do mnie wniosek od radnego Stanisława Możdżanowskiego. Przeczytam jego treść. W związku z tym, że wieś Kotłów jest jedyną wsią w gminie, która nie posiada dużej sali, proszę o zgodę na budowę i dofinansowanie nowej sali w Kotłowie. Myśleliśmy, że powiększymy salę w starej byłej szkole, ale pomieszczenia zajęli lokatorzy. Sala ta może pomieścić tylko około 50 osób. Nie ma właściwie żadnego zaplecza. Bardzo mała kuchnia i WC. Zaznaczam, że w ostatnim okresie wzrosła aktywność mieszkańców, działania Rady Sołeckiej i KGW. Na imprezę dla mieszkańców musimy wypożyczać salę z okolicznych wsi, co jest uciążliwe. KGW za posiadane środki finansowe zakupiło wiele sprzętu, z którego korzystają mieszkańcy nie tylko, a obecnie nie ma go gdzie przechowywać i niszczy je. Przeprowadziliśmy rozpoznanie wśród mieszkańców i 236 osób poparło budowę nowej sali i dalekosiężną pomoc przy budowie. Stąd jest potrzeba budowy dużej sali z odpowiednią infrastrukturą. W związku z powyższym proszę władze gminy, to jest pana burmistrza, radę miasta i gminy o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku. Z poważaniem Stanisław Możdżanowski, radny. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zająć głos? Proszę, pan radny Damian. Pan burmistrz tutaj dużo mówił o tym, że troszczy się o gminę, o obiekty gminy infrastrukturalne tutaj na naszym terenie. No i rzeczywiście, jeżeli chodzi o drogi, to tak jest, bo chciałem nawiązać do drogi w Przedborowie, która została niedawno otwarta. To jest łącznik między Siedlikowem a Przedborowem, który został oddany nie tak dawno do użytku. Teraz są tam już postawione znaki. Osobiście jestem na tej drodze dwa razy stratny. Raz dlatego, że w grudniu założyłem się z kolegą, otóż ta droga powstanie do końca zeszłego roku. Niestety przegrałem na szczęście, bo ta droga była robiona w tej chwili w wiosennych, możliwie dobrych warunkach, za co też tu dziękuję panu Tomkowi, który to umożliwił. A drugi raz jestem stratny, dlatego że warto by to oprzeć o bufet, panie burmistrzu. Także propozycja do uwzględnienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Tomasz Koczylas. Ja tu może jeszcze tak trochę poważnie porozmawiam. I chciałbym się dopytać pana burmistrza, bo 3 lata temu rolnicy składali wnioski na utylizację folii rolniczej. Jest to dopłata rządowa. Chciałbym się tutaj dowiedzieć, czy coś w tym kierunku gmina robi. I drugi punkt, mam prośbę do pana burmistrza. Jakby pan kiedyś przez Biskupicę przejeżdżał, może byśmy razem się przejechali przez drogę do Hanobrów. Ta droga nam się cała rozlatuje. Czy by coś właśnie w tym kierunku nie pomyśleć, żeby ją, nie wiem, zabezpieczyć, bo ona za chwilę cała popękana będzie. Panie burmistrzu, zapraszam na taką małą przejażdżkę, rekonesans po Biskupicach. Dziękuję. Dziękuję. To jest państwo, pan radny? Ja to, parę spraw postaram się jak najkrócej, ale przede wszystkim zacznę od podziękowania za to, że udało się uporządkować plac zabaw na stadionie miejskim. No, o co generalnie zabiegali, upominali się i prosili rodzice z dziećmi, którzy tam teraz w tym okresie wiosennym już bardzo często przebywają. Huśtawka wisi, huśtawka huśta. Dzieci, panie burmistrzu, to co rozmawialiśmy, bardzo dziękuję. I za to uporządkowanie, wygrabienie liści. Natomiast przy okazji mam nadzieję, żywię taką nadzieję, że pozostała część tej górnej części, nazwijmy to stadionu miejskiego, czyli miasteczko ruchu i ścieżka wzdłuż płotu firmy AMI, zostanie uporządkowana. Natomiast jest zrobiona, nazwijmy to, z grubsza ta część. Natomiast myślę, że teraz liści nie mamy na drzewach i te liście, które tam jeszcze leżą i zalegają, to nie są liście z tego roku, tylko albo z zeszłego, albo niektóre nawet jeszcze z lat ubiegłych. I odnośnie jeszcze miasteczka ruchu. To miasteczko ruchu, mimo tego, że może mamy taką świadomość, że ono tam nie jest użytkowane. Ja akurat mieszkam naprzeciwko.
I też wiem z zapewnień nauczycieli, którzy przychodzą tam z dziećmi, prowadzą zajęcia na karty rowerowe, no jest uczęszczane, jest wykorzystywane. I też zmierzam do tego, że te ścieżki na placu rowerowym no po prostu zarastają już trawą, więc samo uporządkowanie liści też jak gdyby przynajmniej według mojego, że tak powiem, wyczucia estetyki nie wystarczy, natomiast to uporządkowanie tych ścieżek byłoby już jak gdyby taką wisienką na torcie. Kolejna sprawa odnośnie stadionu. Wiem i zdaję sobie z tego sprawę. W zeszłym roku mieliśmy zrobioną piękną i mamy cały czas piękną bieżnię. Natomiast obszar wokół tej bieżni z lewej i z prawej strony, z przodu i z tyłu, no może tutaj z przodu na razie sobie odpuśćmy, ale ten prawą i lewą stronę. Myślę, że już po okresie zimowym warto by było ten teren oczyścić. Bo wiem, że jest gdzieś takie wskazanie, żeby ta ziemia osiadła. Tylko jeśli my jej w tym momencie no, nie wyrównamy jak gdyby do tego założonego poziomu, no to przy kolejnym wyrównaniu znowu będziemy czekali na to, żeby ona znowu nam osiadła. A no, zależy nam mi też na tym, żeby po prostu wokół tej bieżni no, wyrosła nam piękna trawa, no bo ten piach wokół bieżni wnosi się po prostu na tą bieżnię, co generalnie no, nie jest za bardzo na ten tartan wskazane. Przy okazji bieżni. Podczas weekendowych, że tak powiem, rozgrywek piłkarskich, no widziałem takie zdarzenie, że po tej bieżni no, nawet jechały samochody, także no, aż no, żal tego, bo to są nasze wspólne pieniążki, bieżnia ma służyć nie takim celom. Podkreślę jeszcze jeden fakt, że jest zakaz wjazdu na teren stadionu pojazdów mechanicznych, a ostatnio nawet widziałem motocyklistów, którzy jeździli po tej bieżni, no i po prostu wjeżdżali przy zamkniętej bramie. Dla motocyklisty wjechanie przez furtkę nie jest żadnym problemem i do takich celów też ta bieżnia jest wykorzystywana. No, no, chciałbym, żeby może udało się coś z tym faktem zrobić. Odnosząc się do tej interpelacji, którą złożyliśmy wspólnie z Dominikiem i z Jackiem, panie burmistrzu, zdaję sobie sprawę i zdajemy sobie sprawę, że śmieci, które zostawiają no, ludzie, nazwijmy to niekulturalni, no to jest fakt, którego pewno nie unikniemy. Natomiast biologiczne śmieci, bio-śmieci, czyli liście zalegające, ja dzisiaj nawet idąc tutaj na sesję, przechodząc przez rynek, mamy pięknie zrobiony klump, ale to jest centrum rynku, natomiast obrzeża naszego rynku, tam gdzie też są obszary zielone, no cały czas zalegają jeszcze zeszłoroczne liście. To są te krzewy, które te liście pogubiły, te liście cały czas leżą. Ja tylko żywię nadzieję, że to po prostu zostanie zrobione, delikatnie po prostu sugerując i zwracając na to uwagę. I ostatnia już kwestia. Była poruszona kwestia programu odbudowy zabytków i w tej kwestii chciałbym prosić pana burmistrza, bo zostały z tego, co pan burmistrz mówił, złożone wnioski, czy można by było po prostu określić kwoty, jakie te wnioski
sugerowały, na jakie kwoty po prostu te wnioski zostały złożone. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Dominik Skrzypczak. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, wpłynęło pismo do Urzędu Miasta od mieszkańców rynku dotyczące światłowodu, w zasadzie braku tego światłowodu. I czy coś w tej sprawie jest robione, czy jakieś firmy zgłosiłyby się, żeby takie światłowody wykonać? Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zająć głos jeszcze? Proszę bardzo. Dzień dobry, nazywam się Ciocika Mieczysław. Mam pytanie do pana burmistrza. Na ostatniej sesji pan powiedział, że tę działkę z Kaliszkowic, co miała być sprzedana z bratem, nie? Że jeszcze ma na sprzedaż. I obiecał pan, że przyjdzie powiadomienie na piśmie, do kiedy jest to trzymane, czy do jego śmierci, czy ja. I nic nie przyszło. Złożyłem prośbę na piśmie, żeby mnie powiadomić. Nic nie przyszło, ale i czekam, co pan na to powie. Dziękuję. No bo nie wiem, jak stoję, co to, czy telewizję sprowadzić, czy jak robić. No bo nie wiem, na czym stoję. No i brat się przejmuje, martwi. No. Jest chory i stale mi się pyta, kiedy, co, jak długo trzymane, czy on tam gdzie mieszkał, czy nie będzie mieszkał, czy go sprzedają, czy nie. No muszę wiedzieć to. No. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pan burmistrz. Proszę. Jeżeli chodzi o wniosek radnego Damiana Tokarka, myślę, że tu jakieś pozabudżetowe formy rekompensat zawsze istnieją. Są organizacje pożytku publicznego, inne i myślę, że to będzie do załatwienia. Natomiast tylko uzupełnię znów precyzyjnie, droga była w Jaźwinach, bo niech ta nazwa wybrzmi też. Jeżeli chodzi o pana radnego Tomasza, przyjmuję zaproszenie w stronę Hanobrów, natomiast jeżeli chodzi o worki foliowe, bo to jak gdyby tutaj też jest istotne, nie tylko w Biskupicach, ale w ogóle w gminie, złożyliśmy wniosek do Narodowego Funduszu o dofinansowanie. Jeżeli otrzymamy to dofinansowanie, puścimy tą informację publiczną, że można za naszym pośrednictwem to finansować. Pan radny Krzysztof Mielcarek. Ja odniosę się do kwestii wjeżdżania pojazdów. To jest niedopuszczalne, żeby tam samochody wjeżdżały. Z tego, co ja wiem, to był incydent związany z meczem ligowym, który był tam rozgrywany. Wtedy jak gdyby jest inny gospodarz tam na tym terenie. My, jak już wspominaliśmy, zwrócimy się do tego gospodarza imprezy, żeby już takich sytuacji nie było. Natomiast wjazd motocyklem, no to jest, powiem szczerze, akt wandalizmu. Jeśli zamontujemy tam monitoring, a plan jest zamontowania kamer, które zdemontowaliśmy na wysypisku zrekultywowanym, to wówczas ten obszar też będzie objęty monitoringiem i tych sprawców łatwiej będzie złapać, ale to jest to typowy akt wandalizmu. Kwoty na zabytki, te wnioski, które zostały złożone, trzy, są w sumie na 1,5 miliona złotych. Tam dofinansowanie jest na poziomie 98%, więc te 2% musi zgromadzić beneficjent. Natomiast
Jeśli chodzi o kwestię światłowodu, o którym mówił pan radny Damian Skrzypczak, to to nie należy do zadań gminy. To tak na początek powiem. Myśmy z uwagi na to, że mieszkańcy zwrócili się do nas, żeby ktoś to skoordynował, bo rzeczywiście, gdy jeden mieszkaniec wystąpi do operatora, to on mu nie podłączy. My pokazaliśmy tą skalę przy udziale samorządu, zarządu samorządu mieszkańców miasta Mikstat i takie pismo wystosowaliśmy. Odpowiedzi na dzisiaj brak. Ale myślę, że jeszcze nie upłynął taki termin, żeby można tam żądać od nich przyspieszenia jakiejś analizy. W grzecznej formie myślę, że po upływie tam jeszcze trochę czasu wystąpimy do nich. Natomiast odnosząc się do tego wystąpienia pana, ja na ostatniej sesji mówiłem, że informacja na piśmie będzie jako wyciąg z protokołu. Dzisiaj na sesji radni przed chwilą przyjęli protokół i ten wyciąg będzie panu doręczony. Jeśli nie będzie panu przeszkadzało to, bo pismo jest gotowe, przygotowane w urzędzie z datą dzisiejszą, tylko chodziło o to, żeby był protokół przyjęty. Jeszcze dzisiaj pan będzie mógł odebrać to pismo. Natomiast pismo, o którym pan wspomniał, które wpłynęło, to było dodatkowe pismo, które jak gdyby, to się nazywa tautologia, powtórzył pan to samo, żeby na piśmie dać. 20 marca pan złożył takie pismo, no więc tu zmieściliśmy się nawet w terminie, że możemy tej odpowiedzi udzielić w takim, powiedziałbym, grzecznościowym, ustawowym terminie nieprzekraczającym miesiąca. To tyle. Dziękuję. Panie burmistrzu, ja jeszcze mam tylko jedną kwestię, do której pan się nie odniósł. Porządku na miasteczku ruchu i ścieżki prowadzącej. Nie odnoszę się do rzeczy oczywistych, bo dla mnie oczywistą rzeczą jest, że tam musi być też to uporządkowane, z tym, że no to też wymaga czasu, bo jeśli są nasadzenia kwiatków, są inne rzeczy, a są jeszcze awarie, to też wymaga czasu. Dzisiaj najważniejsze było, żeby plac zabaw dostosować z dwoma huśtawkami do użytku. Myślę, że to się udało. Natomiast to są prace, które później będą również wykonywane. To jest dla mnie oczywiste i dlatego o tym nie dyskutuję. Nie? Tak, odnośnie słuchawek powiem słowo klucz, tak. Widziałem, że murawa stadionu jest, no nie wiem jak to nazwać, odświeżana, nazwijmy konserwowana. To. Konserwowana. Tak, tak. No więc mam nadzieję, że po prostu kolejna część stadionu też będzie no, jakby oscylowała z tą częścią, która jest tak ładnie robiona. Tak, podobnie jak bieżnia, o której już nie wspominałem, bo to całe otoczenie bieżni też będzie przez wykonawcę prac dokończone. Dziękuję. Pan Stanisław Marzanowski, proszę. Panie burmistrzu, a na mój wniosek wydał pan jakąś odpowiedź? Ja ten wniosek traktuję jako wniosek radnego do budżetu. Bo tylko tak mogę potraktować ten wniosek. Ja wiem, że na zebraniu wiejskim taki wniosek był składany. Również teraz pan radny przedłożył wniosek. Ja ten wniosek tylko mogę przedkładać przy projektowaniu budżetu. To dziękuję. Dziękuję. Pan Damian. Chciałbym się tutaj odnieść jeszcze do punktu dotyczącego określania zasad udzielania dotacji ze środków pochodzących z rządowego programu odbudowy zabytków. Bo pan powiedział, że no, to jest taka wstępna uchwała, którą my tutaj przyjmujemy. W późniejszym okresie możemy udzielać dotacji na te zabytki. Przykładowo tutaj kościół parafialny w Mikstacie czy też plebania. Natomiast z tego, co rozmawialiśmy na komisji, ja bym to chciał też, żeby to rzeczywiście tutaj wybrzmiało. My niejako jako urząd po prostu będziemy, przynajmniej tak zrozumiałem, taki ma cel ustawodawca,
niejako po prostu pośredniczyć w przekazywaniu dofinansowania tutaj przez nas po prostu tym obiektom, czyli nie z naszego budżetu te kwoty pójdą, tylko z rządowego, natomiast my po prostu załatwiamy formalności tutaj jedynie. Pośredniczymy. Także żeby ten budżet jest taki, jaki jest, żeby też obywatele wiedzieli, że to nas nie obciąży dodatkowo. Proszę, pan burmistrz. Tak, znów pan radny ma rację. Tu występuje gmina jako pośrednik środków rządowych, ale te 2%, które trzeba uzupełnić, jestem po rozmowach z potencjalnymi beneficjentami, którzy oświadczyli, że te środki w wysokości 2% przedsięwzięcia zgromadzą we własnym zakresie, też bez udziału gminy. Dziękuję. Dziękuję. Zanim przejdziemy do punktu 11, zakończenie, przypominam tym państwa radnych, którzy jeszcze nie złożyli oświadczeń majątkowych, aby to uczynili w Biurze Rady do końca kwietnia. Przechodzimy do punktu 11, zakończenie. W związku z wyczerpaniem porządku obrad uważam 44. sesję Rady Miejskiej w Miksacie za zakończoną. Dziękuję.